biotechnolodzy, inżynierowie ochrony środowiska, specjaliści od energetyki i budowy maszyn. Jak kształci się ich na Śląsku? Jakie mają perspektywy na rynku pracy? Poznajmy bliżej Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Gliwice, budynek przy ulicy Konarskiego 18. Tu studiowali Barbara Blida czy profesor Jerzy Buzek. Dziś zdobywa tutaj wiedzę ponad 3000 młodych ludzi na studiach inżynierskich, magisterskich i doktoranckich. Kształcą się oni na 6 kierunkach: inżynieria środowiska, energetyka, mechanika i budowa maszyn, inżynieria bezpieczeństwa, biotechnologia oraz ochrona środowiska. Wydział prowadzi też studia na kierunkach zamawianych o strategicznym znaczeniu dla polskiej gospodarki. W tej chwili są uruchomione jako kierunki zamawiane 3 kierunki. Kierunki zamawiane, czyli kierunki wspierane finansowo przez państwo. Inżynieria środowiska jest kierunkiem zamawianym u nas, energetyka i mechanika i budowa maszyn. To są kierunki zamawiane, co oznacza, że studenci, większość z nich otrzymuje przez 30 miesięcy studiowania stypendia wysokie, dochodzące do 1000 zł. Bez wątpienia kierunek zamawiany jest tym kierunkiem, który umożliwi czy zapewni z większym prawdopodobieństwem znalezienie pracy. W zasadzie nasi absolwenci nie mają trudności ze znalezieniem pracy. Atrakcyjne i interesujące kierunki studiów to nie wszystko. Równie ważny jest sposób przekazywania wiedzy. Wysoką jakość studiowania oceniła Państwowa Komisja Akredytacyjna, która wydała ocenę pozytywną 4 kierunkom, a jeden kierunek uzyskał wyróżnienie. Jest to kierunek inżynieria środowiska. Wydziałów Politechniki Śląskiej jest wiele dobrych, ale Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki można zaliczyć do najlepszych wydziałów, także dlatego, że posiada pierwszą kategorię naukową albo A. Został także wyróżniony ten wydział, kierunek inżynieria środowiska, jako najlepszy wydział w Polsce, kształcący na kierunku inżynieria środowiska. Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki jest jednym z młodszych wydziałów Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Powstał w 1993 roku w wyniku połączenia Wydziału Mechaniczno-Energetycznego z Wydziałem Inżynierii Środowiska. Po 20 latach widać dokładnie, że pomysł połączenia tych pozornie odległych dyscyplin miał głębokie uzasadnienie i dziś decyduje o wyjątkowości tego wydziału na tle innych uczelni w Polsce. Ponieważ nasz wydział jest jedynym wydziałem w kraju, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, który zawiera zarówno kierunki energetyczne, jak i związane z inżynierią czy ochroną środowiska, w związku z tym są takie specjalności, których nie ma w naszym kraju, na przykład ochrona środowiska w energetyce, czy na przykład inżynieria środowiska i czyste technologie i motoryzacji. Dzisiaj będziemy badać na hamowni podwoziowej moc silnika. Będzie to badanie charakterystyki zewnętrznej, czyli pomiar mocy i momentu obrotowego silnika spalinowego poprzez pomiar najpierw mocy na kołach, następnie zmierzymy moc strat w układzie napędowym. Suma tych dwóch wielkości da nam moc silnika spalinowego. Nowoczesne laboratoria badawcze to podstawa współczesnej edukacji. Tu najlepiej można się przekonać, jak teoria sprawdza się w praktyce. Jeśli chodzi również o zakres wykładów i wiedzy przekazywanej studentom, to staramy się nie tylko przekazywać tę wiedzę obecną i stan techniki z poszczególnych dziedzin wiedzy, ale wielu z naszych pracowników, ponieważ właśnie jest również praktykami, przekazuje tę wiedzę już taką innowacyjną, czyli przygotowuje tych studentów, że jeśli znajdą pracę i pójdą do pracy w przedsiębiorstwach, właściwie będą nawet mogli, jeśli tak można powiedzieć, wnosić swój własny wkład w rozwój danej firmy.
A oto jeden z przykładów praktycznego zastosowania zdobytej na Wydziale Wiedzy. W Katedrze Technologii i Urządzeń Zagospodarowania Odpadów powstał opatentowany i innowacyjny model automatycznej sortowni odpadów, w którym rozpoznawanie odpadów odbywa się na zasadzie mechaniczno-optycznej detekcji. Rozwiązanie to zdobyło wyróżnienie w 2012 roku trzeciej edycji konkursu Akademicki Mistrz Innowacyjności, organizowanego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Współpracujemy ze wszystkimi wielkimi firmami, wszystkimi z obszaru Śląska i nie tylko z obszaru Śląska, w zakresie zarówno dydaktycznym, to znaczy zapewniając studentom staże, praktyki w tych firmach, możliwości zwiedzania tych firm, ale także uczestnictwo prezesów, dyrektorów, najlepszych specjalistów z tych firm w procesie edukacyjnym u nas. Równie ważna jest współpraca międzynarodowa. Studenci ponadto swoje umiejętności poszerzają, skorzystając z programu Erasmus, który polega na wymianie studentów i pracowników naukowych z innymi ośrodkami zagranicznymi. Studenci wydziału wchodzący w skład zespołu Silesian Green Power zajęli 2 pierwsze miejsce w wyścigu The Green Power Corporate Challenge, który odbył się w 2012 roku na torze Silverstone w Wielkiej Brytanii. Studenci mogą rozwijać swoje zainteresowania poza zajęciami zarówno w sferze naukowej, czyli na przykład poprzez działalność w kołach naukowych. Na naszym wydziale funkcjonuje aż 15 kół naukowych. Niektóre działają bardzo prężnie, wręcz wydają własne monografie. No a poza tym oczywiście cała masa takiego typowego życia studenckiego. Doroczny bal wydziałowy, reaktywowane po latach Anomalia czy rajd górski. To wydarzenia organizowane cyklicznie przez samorząd studencki wydziału. Wiadomo, nie samą nauką żyje student. Wydaje mi się, że na tym wydziale przede wszystkim uczymy studentów tego, co może się tak bardzo pompatycznie nazywa etosem pracy. Etosem pracy zarówno tej naukowej, ale takiej codziennej. Także, żeby studenci zrozumieli, że żeby osiągnąć coś zarówno w tym życiu studenckim, w tym życiu, żeby skończyć studia z odpowiednio wysoką oceną, ale potem, żeby dać sobie radę i osiągnąć sukces zawodowy, to trzeba tak naprawdę dużego wkładu pracy. To, co kiedyś za moich czasów, jak ja byłem uczniem, nazywało się pracą od podstaw albo pracą organiczną. I to staramy się studentom wpoić. A jednocześnie ja przynajmniej zawsze studentom mówię, że ich życie nie kończy się tylko na nauce i ciężkiej pracy, że to są ich najpiękniejsze lata życia, w związku z tym, żeby starali się użyć tego życia studenckiego. Kiedyś jednak piękne studenckie lata się skończą i trzeba będzie stawić czoła rzeczywistości rynku pracy. Dziś jak nigdy wcześniej młodzi ludzie wiedzą, że równie ważne jak zdobyta przez nich wiedza są perspektywy wykorzystania jej w przyszłości i atrakcyjność dla przyszłego pracodawcy. Absolwenci naszego wydziału mogą znaleźć zatrudnienie w wielu miejscach, począwszy od dużego przemysłu, od energetyki, dużych zakładów wytwórczych, ale także mogą znaleźć zatrudnienie w małych firmach konsultingowych, jako doradcy, w biurach projektowych, w biurach konsultacyjnych. Mogą także, i często im to pokazujemy, utworzyć własne małe firmy. Jest wiele różnych uczelni, wiele kierunków, ale tylko nieliczne z nich, w tym nasz wydział, daje gwarancję uzyskania dobrego i gruntownego wykształcenia i gwarantuje dobrą przyszłość i zatrudnienie.